W środę Polska pozostanie pod wpływem układów niskiego ciśnienia z nad Danii i zachodniej Rosji. We wschodniej połowie kraju będzie oddziaływał wolno przemieszczający się na wschód chłodny front atmosferyczny. Frontowa strefa stopniowo zanikających opadów deszczu pojawi się w pasie od Podlasia przez centrum kraju po Śląsk. Tymczasem na wschodzie Małopolski, Pomorzu i na krańcach zachodnich powinno być pogodnie i sucho. Wzdłuż wschodniej granicy kraju utrzyma się jeszcze stopniowo ustępująca gorąca masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Poza tym zaczniemy oddychać komfortowym, polarnym powietrzem. Ciśnienie atmosferyczne zacznie wyraźnie wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 996 hektopaskali. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a na krańcach wschodnich początkowo dość silny. Biometr w województwach wschodnich niekorzystny, a poza tym obojętny. Temperatura od 17 do 28 stopni. W kolejnych dniach można spodziewać się stopniowego ochłodzenia, a w nadchodzący weekend najwyższa temperatura powietrza nie osiągnie nawet 20 stopni. Do Polski nareszcie powrócą długo wyczekiwane, dość intensywne opady deszczu. Szczególnie popada w najbliższy piątek.